Szczyt pięciu Kage to naprawdę nietypowa sytuacja, w której zobaczymy wszystkich władców najważniejszych wiosek razem wziętych. Zobaczmy zatem, czy te potężne jednostki potrafią się komunikować. Na początku odcinka Shinobi Kumogakure ruszają do Konohy, by poinformować o tym, co zrobił Sasuke, i szczerze mówiąc zabawny jest ten Omoi i jego wyobraźnia, która jest totalnie irracjonalna. I to tyle ze wstępu do tego arku, więc nie oceniam tego epizodu. Tutaj możemy zauważyć, że Sasuke już wyzdrowiał i jest gotowy, żeby iść zaatakować Konohę. Na ironię tam praktycznie są zgliszcza, więc nie bardzo jest co rozwalać. Shikaku i Yamato odbyli krótką rozmowę, a do tego pięknie Anbu pojawił się za Narą. To była także końcówka odcinka, więc go nie oceniam. Pierwsze 4 minuty są kanoniczne i tutaj Danzo chciał wymusić, by to on został Hokage, a tu pięknie Shikaku polecił na to stanowisko Kakashiego. Badass. Pomimo, że Shimura wygłosił sprzeciw wobec metodologii działania poprzedników tylko po to, by zostać samemu Hokage, co się ziściło, to nie mogę się z nim nie zgodzić co do argumentów. Dowiedzieliśmy się tutaj także, że Tsunade zapadła w śpiączkę po użyciu dużej ilości czakry na obronę mieszkańców. Oczywiście tego odcinka także nie oceniam. Dowalone skillsy ma ten Yamato, mógł stworzyć kilka domków jednocześnie i jeszcze wyglądają na wykończone. Nie jest to tylko drewniana konstrukcja. Tutaj także spotkaliśmy chłopów z pierwszego arku, czyli Tazune i Inariego, którzy przyszli odbudować wioskę. No i to tyle z kanonu, więc ponownie bez oceny. Tylko kawałek końcówki tego odcinka był kanoniczny i ciekawa rzecz się tu wydarzyła, mianowicie Naruto stwierdził, że już rozumie Sasuke i chęć jego zemsty, bo miał tak samo z Painem. Mega treściwy odcinek, fajnie tutaj Danzo od razu się przygotowywał do bycia Hokage, przy tym ciągle muzyka była niepokojąca, tak jakby we wiosce miał zapanować terror. Nie wiem jak was, ale mnie ten Omoi i jego ciągłe wątpliwości śmieszą w cholerę, tym bardziej, że są one absurdalne. I ojeju, ale Karui nie trafiła z typem swojego mężczyzny, chciała wysokiego, sławnego, przystojnego i obrzydliwie bogatego, no chyba, że czegoś nie wiemy o Chojin. W sumie to trochę zabawne, że Kumogakure odkryło przypadkiem, że Konoha jest w rozsypce, do tego Hokage jest w śpiączce, a jednak nie postanowili tego wykorzystać, choć to bardzo kusząca opcja, którą dotychczas straszono, że przecież nie można pokazać słabości, bo inne wioski zaatakują. No, to trochę się gryzie. Pierwszą decyzją Danzo był rozkaz wyeliminowania Sasuke, po części to jego osobiste pobudki, ale nie można zaprzeczyć, że to logiczne posunięcie, bo Uchiha był zagrożeniem dla wioski i był też dla niej złym PR-em, co także przyznał Kakashi. Z kolei Naruto i Sakura zachowali się mega dziecinnie, uznali, że idą do Danzo i zmienią jego zdanie. No fajnie, fajnie. Przy tym ignorowali przez większość czasu Kakashiego, który zachowywał zimną krew i wykazał się inteligencją. Ta przeklęta pieczęć na języku to spoko zabezpieczenie, jednakże mam wrażenie, że wymyślona trochę na poczekaniu, bo Sai już przedtem trochę zdradzał cele misji i tak dalej i nic mu się nie działo. Być może sprytnie to omijał, ale nie odczułem tego. Fajnie Naruto wyciągnął miecz Saya i pojedynkował się z Karui i Omoi. Krótka bitka, ale bardzo dobra. I w sumie zabawne, że Shinobi Kumo wiedzieli więcej o Sasuke z ostatnich wydarzeń niż jego przyjaciele, jak chociażby to, że Sasuke jest w Akatsuki, choć to już nieaktualna informacja, bo Taka już opuściła tę organizację. Z innych minusów to Naruto sprzedał info, że jest Jinchuriki jakimś nowo poznanym ludziom. Porażka. Z kolei Tobi i Zetsu pięknie manipulowali ciągle Sasuke i pokazali, że Painem też kierowali. Odcinek mega mocny na 10. Zarówno badassowy, jak i smutne było to, jak Karui zaczęła lać Naruto, który nie oponował i po tej salwie ciosów wyglądał naprawdę okropnie. Sai zadał także zasadne pytanie, dlaczego Sakurze i Naruto tak zależy na Sasuke i cóż, może ja nadal jestem ślepy, ale podzielam to pytanie. Oni ciągle pokazują, że nie znają go wcale, szczególnie w Shippudenie, gdy to już zupełnie inny człowiek. Śmieszne także jest to, że Naruto nie wie, kim jest Madara i ogólnie to chyba wymazali go na lekcjach historii, bo mało kto o nim coś wie. Zresztą Kakashi tutaj nie powiedział prawdy, bo Madara nie był założycielem klanu Uchiha, tylko jednym z jego przywódców. I ta decyzja Hatake, by iść za Raikage, też trochę taka z dupy była, tym bardziej w sytuacji, w której znajdowała się wioska, to Sasuke powinien być znacznie mniejszym priorytetem. Niewiadomych nie widziałem, odcinek na 6.
co w Chicago to wygląda jak jakiś niedołężny dziadek i ten gag z jego plecami jest całkiem zabawny, no i to, że jest taki malutki. Z niewiadomych to przez cały odcinek Materumi ma jakieś podejrzane sceny z małżeństwem, a nie wiemy na tym etapie, że ona chce jakiegoś chłopa i ma na tym punkcie bzika. Tak samo nie wiemy tego, że trzech ochroniarzy pięciu Kage są ich następcami. Danzo pokazał tutaj już co nieco i tę swoją taką bezduszność, bez jęknięcia pozabiją przeciwników i wiadomo, że to są jakieś no-name leszcze, ale wygląda to dobrze. Myślę, że Karin mówi, że głupim byłoby zabicie Danzo przed szczytem Kage, bo wtedy pozostali władcy i samurajowie będą mogli ruszyć na poszukiwania, tymczasem zaraz Sasuke i tak będzie atakował ich od środka. Odcinek na 7. Pięknie Raika go olał Naruto, ignorując go kompletnie, a później Giga dobrze pocisnął go za to płaszczenie się i pokazywanie słabości, bo jego idee są inne, no w końcu ktoś, kto nie ulega mu tak łatwo. Blondas też mówił, że nie wyznał Sakurze miłości, bo nie umie nawet dotrzymać obietnicy i okej, ale ta miłość jak dla mnie jest totalnie z dupy, nie mamy żadnego uzasadnienia tego, nie wiemy nawet co w niej lubi. Nie musi to być logiczne, bo to w końcu uczucia, ale tak zupełnie nic nie wiemy o tej relacji. Tsuchikage mówi o tym, że szczyt nie odbył się wcześniej, bo nie chcieli pokazywać słabości i próbowali na własną rękę odbić Jinchuriki, co jest jak najbardziej okej, ale serio nikomu poza Konohą nie udało się zaszkodzić jakkolwiek Akatsuki? To by sugerowało, że pozostałe wioski to straszny ściek. Trzeba także przyznać, że dość szybko rozmowa przestała działać i przeszło to do jakiejś tam krótkiej agresji. Stwierdzono tutaj też, że na poprzedniej wojnie używano Akatsuki jako najemników, ale w sumie to, co zostało powiedziane tak od czapy, w zasadzie to jest nawet dziwne, bo podczas tej wojny Akatsuki dopiero co powstało i to te dobre, chcące pomagać. I w końcu Danzo sporo ugrał w dość krótkim czasie. Został Hokage, choć jeszcze nie mianowanym, do tego była propozycja, by to on kierował sojuszem, nieźle. Niewiadomych nie widziałem, odcinek oceniłem na 8. Pięknie Sai doprowadził Sakurę do płaczu, ale tak przedstawiając tylko fakty, bez złośliwości, porównując obietnicę Naruto do jego przeklętej pieczęci. Tutaj powiedziałbym, że Sai nie zachowywał się nieodpowiednio jak zwykle, tylko właśnie zrozumiał te wszystkie emocje i się nie hamował. Super tutaj Shikamaru przedstawił, co się stanie, jeśli pozwolą Sasuke dalej działać tak jak działa. Widać zmianę, nie patyczkowanie się, bo to nie jest już jakaś błaha sprawa, tylko taka, która może wywołać wojnę. Sakura w myślach mówi, że nie chce popełnić kolejnego błędu, jednakże niedługo popisze się największymi głupotami, jakie mogła zrobić, jak fałszywe wyznanie miłości Naruto, czy zaatakowanie Sasuke solo. Z niewiadomych to tutaj możemy zauważyć na ramieniu Danzo twarz, są to komórki Hashiramy. Pięknie Tobi tutaj na wywaleniu wbił sobie do Naruto, ale już te postacie były bardzo płaskie, mega dziwne. Odcinek na 9. Ładnie od razu na początku Yamato i Kakashi złapali Tobiego. To też taki moment przełomowy, gdzie Sasuke zaczął zabijać, bo przedtem od tego mocno stronił. Do tego Karin powiedziała, że to już nie ten sam człowiek, że ma o wiele mroczniejszą czakrę niż przedtem. Co ciekawe, Mifune przyznał, że nawet jakby Danzo nie użył kotoła Matsukami, to zamierzał go wybrać, a przez to tak naprawdę stracił zaufanie. Oczywiście ten Jugo wygląda jak shit, muszę to zaznaczyć. Podoba mi się cała reszta, jak jego chęć zabijania i zmiana charakteru, ale wygląd już nie. Niewiadomych nie widziałem, odcinek na 10. Kakashi też ma jakieś złudzenia, twierdząc, że zna dobrze Sasuke. Może znał, ale to na wyrost powiedzenie po takiej przerwie. Tobi tutaj trafnie opowiedział historię Indry, Ashury i Hagoromo, o czym nie mogliśmy wiedzieć. Fenomenalnie Raikage pierdzielnął Sasuke o podłogę i gdyby nie Susanoo, który niedawno otrzymał, to byłoby już pozamiatane. Chłop sobie odciął rękę, bo się paliła bez żadnego jęknięcia. Nice. No i ta pułapka na Tobiego na niewiele się zdała. Bardzo dobrze wygląda tutaj ten Sasuke jak jakiś psychol. Odcinek także na 9. Ciekawe, że Killer Bee w sumie wykorzystał sytuację, że go zaatakowali po to, by wydostać się z wioski. Nie wiem jak dla was, ale dla mnie to minus, że ludzie z własnej wioski nie wiedzą, czym jest Susanoo, Amaterasu czy nawet Mangekyo Sharingan, a ludzie z innych wiosek już wiedzą. Całkiem przerażające jest to, jak Jugo wyssał dosłownie ciało samuraja, by odbudować swoje. Ciekawe jest też to, że Ao mówi Mizukage i Chuchuro, co mają robić, a nie na odwrót. Zabawne jest to, jak ta Mizukage ma chrapkę na Sasuke, bo uważa, że jest przystojny. Z kolei wspaniałe było to, jak Chuchuro wbił Sasuke jak młotem w ścianę.
Meiterunim tutaj pokazała się z mega dobrej strony, zamknęła pokój lawą, a później zaczęła topić Susano Sasuke, jak i jego samego, a gdyby nie pomoc Zetsu, to by tam skonał. Spoko Akatsuchi stworzył golema, który sobie zjadł Zetsu, a Tsuchikage w mgnieniu oka rozwaliłby Sasuke na kawałki, gdyby nie kolejny ratunek, tym razem przez Tobiego. Niewiadomych nie widziałem, odcinek na 10. Bardzo mi się podoba sposób, w jaki rozmawiają z Tobim. Taka rozmowa na poziomie, dopytują się o różne rzeczy, a Tobi na spokojnie odpowiada. Ta historia o Hagoromo jest dość trafna, nieco są tam niedopowiedzenia czy przekłamania, jak to, że Hagoromo był człowiekiem, bo to bardziej kosmita, no ale Obito mógł po prostu nie posiadać takich informacji. I nie powiem, to wyzwanie wojny było całkiem badasowe, Obito podszywający się pod Madarę strasznie opluł wszystkich Kage, jednakże nie było to najmądrzejsze. Mógł to zrobić po cichu i dużo łatwiej. Później Gaara mówił, że wojna może być tylko pretekstem, by przyprowadzili na pole bitwy 8 i 9 ogoniastego, no ale do tej pory nie mieli jakiegoś wielkiego problemu z lokalizowaniem Jinchurikich, więc pewnie i bez tego by się udało. Zresztą wystarczyłoby z zaskoczenia zniszczyć kolejną wioskę i mocno osłabić pozycję protagonistów. Mieli też trochę słusznych argumentów, jak to, że nie wszystko idzie po myśli Tobiego i to wywołanie wojny było trochę takim aktem desperacji, ale nadal uważam, że to przysporzyło Akatsuki więcej problemów niż ułatwiło zadanie. Odcinek oceniłem na 9. Śmiesznie zaczął się ten odcinek od Killera Bee próbującego śpiewać jakieś smuty. Tutaj trochę potwierdzają się moje słowa, bo dosłownie odcinek po tym, jak mówiłem, że łatwiej byłoby im schwytać 8 i 9 ogoniastego po cichu, to Kisame znalazł Killera Bee. Całkiem szybko się zawiązał ten sojusz, jak już mieli wspólny cel, który każdemu pasował. Giga minusem i w sumie dość niepotrzebnym wątkiem był pokaz ostatnich szarych komórek Sakury, która fałszywie wyznała Naruto miłość, tak naprawdę trochę nim pogardzając i stawiając go na poziomie turbo debila, który się nie połapie. Mega słabe zagranie, co wszyscy świadkowie tej sytuacji zdają się potwierdzać, patrząc na ich miny. Jej słowa mają dużo sensu, ale czuć, że to nie jest prawda, a to jest nawet gorsze. Z pozostałych dobrych rzeczy to rodzeństwo Suny fajnie sobie driftuje na śniegu. Ciekawe rozwiązanie problemu zaproponowała Kurotsuchi, czyli zabicie Killera Bee i Naruto, przez co Akatsuki nie będą mieli ogoniastych bestii i dodatkowo osłabią inne wioski. Sprytne. Świetnie Kisame tutaj analizował ruchy Killera podczas walki i bardzo spoko wygląda ta sama Hada. Niewiadomych nie widziałem, odcinek na 5. Nawet miło wygląda ta sama Hada, której smakuje czakra Killera. Bardzo OP i też sprytna jest ta lalka pułapka, która pieczętuje przeciwnika i w sumie szkoda, że Mei uratowała Ao, bo ten pomysł z odcięciem głowy był super, tak samo jak to, żeby dać się uratować i udawać, że to prawdziwy Ao. Nieźle Killer jednym ciosem zmiażdżył klatkę piersiową Kisame, ale już to połączenie same Hady i członka Akatsuki to jakaś bieda wygląd. Chyba serio, żadne potworki w tej serii mi się nie podobają. Ośmiogoniasty wymyślił plan, żeby Killer popłynął w inną stronę, wtedy zbiornik się przesunie i tak uratują Chopa i dziadka. Tymczasem Kisame pięknie nie dał się na to nabrać i popłynął zabić tamtą dwójkę, baitując Killera, ale ten także pokazał, że mackami może go unieruchomić. Spoko sprawa. Bardzo fajne było to, jak same Hada sprzeciwiła się Kisame, niespodziewana rzecz, a jednocześnie skoro miecz ma własną świadomość, to jest to jakoś tam uzasadnione. Ładnie za to właśnie Kisame wypłacił mu kopniaka. Super także Killer wyczekał moment, żeby kolejny raz rzucić ołówkiem w Kisame i dowalone było to, jak bracia jednym ciosem odcięli głowę Kisame, choć z niewiadomych to tak naprawdę on przeżył i ukrył się w same Hadzie. Odcinek oceniłem na 7. Sai stwierdził, że przyjaciele Naruto postanowili pozbyć się Sasuke i dobrze, to sensowne posunięcie. Trzeba też przyznać, że Sai mega się rozwinął i potrafi sporo już skumać, co się dzieje. Bardzo spoko też była animacja walki Torunefu i Tobiego. Do tego pierwszy raz zobaczyliśmy wadę techniki Tobiego, ponieważ przenosząc się do innego wymiaru, nie może także atakować i jego ręka przeszła przez Fu, co dwójka podwładnych Danzo od razu zauważyła. Sprytnie Tobi udawał, że atakuje Fu, żeby Torunę przez niego przeleciał i zaatakował sojusznika. Pięknie później Tobi wciągnął Torunę do swojego wymiaru, ale dotknął go ręką, więc jego robaki zaczęły niszczyć rękę Uchichy, którą bez problemu sobie oderwał, a później także wciągnął Fu. Z niewiadomych to ta ręka to i tak jest taka proteza, więc sobie ją wymieni. Dość luźno Kakashi przyjął posadę Hokage i szczerze należała mu się. Danzo w końcu pokazał, co krył pod bandażami, ciekawa sprawa, natomiast te flashbacki były niepotrzebne, bo to dosłownie sceny sprzed chwili. Odcinek na 7.
Normalnie za tą irracjonalną ilość flashbacków dałby minusa, ale to było dobre wprowadzenie do tego ataku Naruto, który był budowany i to było całkiem mocne. Jednak te flashbacki dalej to już wywołują wymioty, bo po raz milionowy widzimy te sceny. Pięknie Sasuke wkurzył się i zmiażdżył Danzo, bo ten forsował swoją ideologię, ale ten zaskoczył go od tyłu i to było badassowe z jego strony. Danzo bardzo szybko stracił 3 Sharingany i można by powiedzieć, że to przynajmniej zmęczyło Sasuke, ale bądźmy szczerzy, kiedy to zmęczenie realnie miało znaczenie? Tutaj niedługo już też go nie widać. Pięknie Sasuke zatrzymał lecący shuriken Danzo, który był wzmocniony naturą wiatru, za to Danzo odpłacił się łapiąc go za szyję jak Peta. I na końcu super ta animacja MS-a Sasuke. Póki co podoba mi się, że tu nikt jednoznacznie nie ma jakiejś giga przewagi, jednak mam wrażenie, że Danzo powinien być ostrożniejszy i mocniejszy, a głupio traci Sharingany. Niewiadomych nie widziałem, odcinek na 8. Super Danzo założył pieczęć na Sasuke, a potem gdy Karin chciała pomóc, to sprzedał jej kopniaka. I zapamiętajcie to widzowie, komórki Hashiramy to zawsze game changer, nawet Hashirama bez nich byłby ściekiem. Spoko była ta szybka dedukcja Karin co do Izanagi i tego, że jeden Sharingan to jedna minuta bycia nieśmiertelnym. Oczywiście czas w tych odcinkach jest posrany i walka trwała znacznie dłużej. Walka była widowiskowa, co było dużym plusem, natomiast czułem takie uczucie niedosytu, nierównego traktowania Danzo, który łapał się na te same techniki, bezsensownie tracił kolejne Sharingany, przyzwał Baku tak naprawdę po nic, to dosłownie nic nie dało, w zasadzie tylko stracił kolejne oko, a potem to już chyba jedno z największych upokorzeń, bo zużył Izanagi na 3 shurikeny. Żeby nie było, kibicowałem Sasuke, ale szczerze mówiąc, to jakby porównać Danzo do Itachiego, to mam wrażenie, jakby to Shimura się bardziej podkładał młodemu gniewnemu. Nie jestem ukontentowany tym widowiskiem, czuję się oszukany, nie kupuję tego, że Danzo się oszczędzał, żeby walczyć później z Tobim. To znaczy, obawy słuszne, ale to nie znaczy, że miał jak debil tracić swoje atuty. Niewiadomych nie widziałem, odcinek na 5. Super Sasuke użył genjutsu na Danzo, który myślał, że ma jeszcze jedno oko, a tak naprawdę je wykorzystał. Ta Karin jest trochę zbyt OP, bo Sasuke już nie miał teoretycznie żadnej siły i mógł tu paść, ale ona akurat była w pobliżu. Jednak szkoda już jej, bo pomimo, że była antagonistką, to ogólnie wydawała się być całkiem dobra, a przynajmniej nie taka zła. Badassowy był ten Sasuke, który spokojnie szedł za konającym Danzo, ale już minus za te same, nudne już flashbacki. Spoko był ten background Danzo, który sam siebie uważał za tchórza i niejako na końcówce swojego życia trochę bardziej zaakceptował Hiruzena. Super też Tobirama mianował Sarutobiego na Hokage i wykazał się opanowaniem, jednakże znając jego całokształt, to stwierdzenie, że 20 shinobi Kiri na czele z Kinkaku to zagrożenie, gdy ich była siódemka, to nie brzmi wcale groźnie. Niewiadomych nie widziałem, odcinek na 6,5. Dobrą rzeczą jest stwierdzenie Tobiego, że cierpliwość jest jednym z kluczy do sukcesu, z czym się zgadzam, ale jest to też niewiadoma, bo dosłownie lwia część jego życia opierała się właśnie na czekaniu i powolnym dążeniu do celu. Szczerze mówiąc, ta miłość Karin do Sasuke w minutę historii jest lepiej wytłumaczona niż ta Sakury, no bo Uchiha uratował Karin życie, ale już później widzimy naprawdę zżytą banię Sasuke, który był gotów ją zabić, a mogłaby mu się jeszcze nieraz przydać. Niestety te dobre sceny to znaczna mniejszość odcinka, bo 3/4 to flashbacki Sakury, które nadal nic nie mówią. Nie wiemy skąd jej uczucia, widzimy tylko salwę płaczu, porażek, nic nowego, nic ciekawego. Do tego różowowosa znowu postąpiła bardzo, bardzo głupio, postanawiając uspać swoich towarzyszy. Wykorzystała ich do znalezienia Sasuke i postanowiła iść do niego sama, nierozważne i po prostu debilne. Odcinek na 3. Nie mam za dużo do powiedzenia o tym odcinku. Sprytne było to, jak Naruto Kunajem zrobił sobie tunel w podłodze, żeby uciec od Yamato i odnaleźć Sasuke. To jednak wszystko i wyłączając flashbacki, których było tutaj z 90% odcinka, to zostanie może z 2 minuty bieżących spraw. Odcinek kompletnie do pominięcia przy rewatchu, nie ma niewiadomych, oceniłem go na 1. Super Sasuke chciał zabić Sakurę i pięknie też Kakashi wpadł w ostatniej chwili, żeby ją uratować. Za tę głupotę jednak powinna zginąć. W sumie imponowała mi w walce z Sasorim, ale od tamtego czasu większość jej decyzji była beznadziejna i znowu podupadła.
Ta scena była bardzo dobra w pierwszym Naruto, ale nawet jeśli Kakashi chciał to powtórzyć, to mógł to zrobić tu i teraz, a nie znowu flashbacki, których było znowu od groma. Widać za to, że Uchiha jest już w jakiejś psychozie i to jest naprawdę dobre. Z ciekawostek to tutaj Kakashi ma odwróconą kolorystykę MS-a, a Susanoo Sasuke posiada lustro Yata i miecz Totsuka, choć nie powinno. Te flashbacki Sakury budujące jej atak na Sasuke były nieefektywne, a najlepsze jest to, że faktycznie mogła to zrobić i powinna. Niewiadomych nie widziałem, odcinek na 4. Spoko było tutaj jutsu Sasuke i Kakashiego, ale w ogóle jaka głupota, że Sakura zostawiła Karin samą. Przecież mieli wyciągnąć od niej informację, a ta mogła uciec. Plusem jednak jest to, że Karin uznała, że nie obchodzi jej już Sasuke ze względu na to, co zrobił i choć to nie do końca jest prawda, to jest to dobry kierunek. Niestety ten epizod także jest przepełniony flashbackami, które się non-stop powtarzają. Nie było ich aż tyle, co w poprzednich dwóch. Niewiadomych nie widziałem, odcinek na 5. Niezłą kolekcję Sharinganów ma Tobi. Z minusów powiem tylko jedno, flashbacki. Fajnie tutaj Sasuke podsumował monolog Naruto, że on zamierza i tak zabić wszystkich w Konoszce. Bardzo dobra jest ta scena i w sumie widzimy dużo więcej Tobiego, to znaczy Obito, to znaczy Tobiego. Znowu miałem ten problem, że jednocześnie te sceny są dobre, przepełnione ciekawymi przemyśleniami Naruto i tym potwierdzeniem, że Sasuke jest dalej jego przyjacielem, ale jednocześnie jest to głupie i niezrozumiałe. Już w ogóle bezsensowną rzecz powiedział Naruto, czyli że nie może uwierzyć, że ktoś taki jak on prawi komuś kazania i to nie w jego stylu, meanwhile on dosłownie robi to non-stop. Odcinek także dostał ode mnie 5. Na początku tego odcinka fajnie Kakashi zaśmieszkował z Yamato, że Naruto zrobił go w konia i to w sumie tyle, co zaliczyłbym do tego arku. Historia po openingu to już inna bajka. Odcinka oczywiście nie oceniam. Średnia arku to 6,5. Historia była naprawdę intensywna, bo miała dużo walk z udziałem Sasuke, który popadł w jeszcze większy mrok i zaczął mordować, czego przedtem raczej nie robił. Jednakże ilość nie idzie z jakością, ponieważ znaczna część tych walk to kilka wymiana ciosów, jak z czwórką Kage, a z niedoszłym Hokage walka była niestety średniawa, ze względu na to, że później była bardzo jednostronna i głupia. No i też nie mogę się pozbyć wrażenia, że Sasuke był po prostu otulony 10 warstwami plot armoru, ponieważ niejednokrotnie pluł krwią, nie miał siły, otrzymał obrażenia, ale ciągle coś się działo, co powodowało, że mógł kontynuować walkę. Na pewno na plus jakość najróżniejszych animacji oraz ta zmiana Sasuke w Turbo Psychola jest świetna i skradł tutaj całe show. Widzu bez subskrypcji, wiem, że zszedłeś na niewłaściwe tory, ale pamiętaj, jesteś moim przyjacielem, a przyjaciele subskrybują.